Witam Was. W materiale dotyczącym chińskich kodów zdrowotnych stwierdziłem, że apel prezydenta Chin do społeczności międzynarodowej o wprowadzenie jednolitego standardu tego typu kodów, paszportów jest ucieczką do przodu. Okazuje się, że nie do końca. Okazuje się, że Zachód, mimo iż zapóźniony, to swój system również kleci i jest on już na ukończeniu. Są ostatnie fazy testów i najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni, może kilkunastu, ten system ruszy. Więc nie była to ucieczka do przodu, a apel był niejako prośbą o bycie niewykluczonym z tego nowego systemu. A to, że Zachód z nowego systemu na rzecz chińskiego nie zrezygnuje i najprawdopodobniej, ale to sobie gdybam, nie będzie wspólnej platformy, no nie świadczy fakt, że z jednej strony patronami jest Fundacja Rockefellera oraz Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Davos, a od paru tygodni pojawia się informacja w mediach amerykańskich, że producenta systemu chińskiego, firmę Ant Financial, no to jest taki odpowiednik Amazona, to Jezu, coś mi, głos mi coś siada, taki odpowiednik Amazona, ma być wpisany na czarną listę obok Huawei'a i TikToka. A co najważniejsze, najprawdopodobniej ten nowy system, który się nazywa Common Pass. Common Pass, wspólna wejściówka, myślę, że tak to będzie można przetłumaczyć, będzie częścią systemu ID 2020, więc robi się bardzo ciekawie. No ale od początku. Common Pass jest to paszport covidowy, taki, o którym słyszeliśmy już od dobrych kilku miesięcy, że nadchodzą wielkimi krokami, tylko że jest to paszport z aspiracjami. Z aspiracjami, żeby był on paszportem. Z aspiracjami nie tylko covidowymi, ale jakby się choroba zmieniła, to będzie można to wszystko w bazie danych podmienić i będzie to się sprawowało dobrze z innymi choróbskami, no ale także od tego najprawdopodobniej rozpocznie się wdrażanie cyfrowej tożsamości ID 2020. I mówię to z pełnym przekonaniem, ponieważ takie informacje są na oficjalnym profilu twitterowym Common Pass. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie chcę Wam powiedzieć, że przyjmując Common Passa z automatu godzimy się na ID 2020, w sensie godzą się za nas. Myślę, że nie będzie to działało z automatu, a będzie to poprzedzone specyficznym lobbingiem. No taka, wiecie, Mosbacher V2, V3 będzie listy pisała, będzie mówiła, jakie to jest fajne i w ogóle, nie? Więc myślę, że to będzie bardziej w tym kierunku. Ale skoro Common Pass tego nie ukrywa, że aspiruje do bycia częścią ID 2020, skoro ja to wiem, skoro wy to wiecie, no to dlaczego nie wie o tym rząd, prawda? I co jest teraz najciekawsze? Otóż najprawdopodobniej wszystkie rządy państw, które będą w tym projekcie uczestniczyły, no a skoro mamy takich organizatorów, no to myślę, że Polska również będzie brała w tym udział, niejako muszą się odpowiednio przygotować i raportować stan przygotowań do tego systemu. Jest to kilka punktów. Więc kluczowe pytanie, czy strona polska, czy minister Niedzielski, wprost trzeba jego z nazwiska wywołać, czy on wysyła raporty do Fundacji Rockefellera, czy tam do tej organizacji Common Pass, nie wiem kto to zbiera, ale to jest parę punktów, które należy spełnić, dopiero wtedy będzie się w tym programie uczestniczyło. I jeżeli takie dane są wysyłane, no to dlaczego tą radosną nowiną się z nami nie dzielą, prawda? Otóż coś takiego jak wysłanie kryteriów badań przesiewowych muszą być wszędzie równe. Zarejestrować zaufane obiekty, wysłać listę zarejestrowanych obiektów, w których robi się testy i honorować obiekty z listy, które no, podsyłają inne kraje. Czyli to nie jest tak, że sobie pójdziesz do apteki, zrobisz test na COVID-a i pójdziesz i no, do tego paszportu tam ci to wbijam i będziesz mógł sobie tam na wakacje polecieć. Czy do innego województwa pojechać, bo to różnie jest. Więc to musi być certyfikowane. I co ważne, zostanie zmieniony system rezerwacji lotów i rezerwacji hoteli. Czyli na dobrą sprawę to nie będzie tylko się tyczyło podróży między krajami, tak jak się to mówi teraz, że sobie nie polecisz
w delegację do innego kraju czy na wakacje, tylko mamy tutaj mowę o hotelach. Czyli w podróż do rodziny, mimo zakazu wazuchny, to jeszcze można zaryzykować, na święta pojechać i urodziny w domu przenocować, ale jeżeli firma miałaby Cię wysłać w delegację, no to już bez testu na COVID-a hotelu Ci nie zarezerwuje. Teraz pytanie, czy to hotel, który, czy mowa o hotelu, który jest 200 km od firmy, gdzieś w województwie obok, czy póki co, tak jak nam mówiono wcześniej, no będzie to hotel w innym kraju? Na te pytania myślę, że powinno nam grono ekspertów i polityków odpowiedzieć, co do nas szykują, bo myślę, że przygotowania do tego trwają. Tam już jest wszystko dopięte na ostatni guzik, tam już są pierwsze loty testowe, jak to tam wszystko się zachowuje. Więc nie wierzę, że akurat no, takiemu szacownemu gronu PiS by odmówił, bo no, panu Rockefellerowi mogłoby być smutno, prawda? Przyglądałem się tej aplikacji zrzutą z ekranu i jest tam też zakładka API. API to jest udostępnienie kodu dla firm zewnętrznych, które będą chciały się podpiąć, bo będą musiały się podpiąć pod Common Passa. Czyli te wszystkie biura podróży, hotele, miejsca, gdzie rezerwuje się bilety, będą musiały zatrudnić informatyków i, no i jakoś sprostać tym wymaganiom. Ale skoro mamy system otwarty, to dzisiaj mówimy o hotelach i o miejscach, gdzie rezerwuje się bilety, bo to nie musi być tylko lotnisko. To w końcu w następnym sezonie może być również pociąg, ale może być galeria handlowa albo supermarket. Tak to działa w Chinach, a nam się nic nie mówi. Nie mówi się, że będziemy do Common Passa przystępować, a będziemy. Myślę, że nikt w to nie wątpi. I no, my jesteśmy tutaj mamieni tym, że będzie szczepionka i że będzie dobrze. A oficjalnie mówi się o tym, że będzie to wstęp do cyfrowej tożsamości. Nie ukrywają tego, tylko że media nam tego nie podają. No i czego jeszcze nam media nie podają, a Common Pass tego nie ukrywa. Ja to biorę z oficjalnego profilu. Takie, co nas czeka w tej nowej normalności, oczywiście Common Pass nam zapewni bezpieczeństwo. No, jak sami mówią, no, na prywatności to się odbije, no, ponieważ te aplikacje będą ludzi namierzały. Oczywiście dla naszego bezpieczeństwa, że jak będzie obok jakaś osoba namierzona, która będzie chora, no to ty będziesz o tym powiadomiony i tam będziesz musiał zostać w domu, czy ktoś tam przyjdzie po ciebie test ci zrobić. No, to są już szczegóły, to w to się nie zagłębiamy. Ale mówią na przykład, że w 2021 roku każda firma nauczy się być też firmą z branży opieki zdrowotnej, ponieważ ochrona pracowników i klientów stanie się podstawowym wymogiem prowadzenia działalności. To może zapowiadać, no bo Common Pass, no to są te wejścióweczki. No to co oni tam będą mówili, że co, lekarz, higienistka w każdym zakładzie pracy? Nie, no oni mówią o tym. Więc najprawdopodobniej to jest przebąkiwanie o tym, że nie tylko na lotniskach, nie tylko w hotelach pojawią się takie brameczki, na których trzeba będzie odbijać te swoje kody QR po zrobieniu testu. Tylko o ile w Chinach to kosztuje $17, no to u nas to kosztuje między 300 a 500 zł. To jest taka różnica. No ile ktoś płaci parę tysięcy za wakacje? Okej, no dobra, no lecą w trójkę, w czwórkę, no to to są 1500, 2000, chociaż 1000. Dodatkowy za, no, za głupie testy, prawda? To coś powinno się z tym zrobić, no ale nie wyobrażam sobie iść do galerii handlowej czy do kina musieć zrobić testy, prawda? Są podpisywane umowy z kolejnymi przewoźnikami, to jest Star Alliance, Oneworld oraz SkyTeam. Wiem, że zapomniałem nazwę, jakaś firma, przewoźnik z Australii, tam już się podpiął pod chińskie kody, no ale najprawdopodobniej no, przewoźnicy będą korzystali z kilku systemów. No i właśnie, jeżeli mówimy o systemach, mamy chiński, mamy amerykański, no ale mamy przecież tutaj za miedzą aspirujące mocarstwo regionalne, które no, próbuje podchodzić administrację Bidena, ale tylko po to, żeby dali większe pole do manewru w Europie Niemcom. Ale jest wojna handlowa, jest rugowanie
gigantów technologicznych z Europy, obostrzenia, jakieś kary, albo to, że no chociażby ACTA jest przecież elementem wojny handlowej, albo to, żeby trzymano dane europejskich użytkowników na europejskich serwerach i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że kwestią czasu będzie nie tyle przystąpienie do ID 2020, ale do jakiegoś europejskiego, niemieckiego systemu no, bycia Europejczykiem. Oczywiście to nie będzie od razu, jest dużo zmiennych, ale uważam, że no może nie bardziej prawdopodobne, ale albo równie prawdopodobne, że będzie to system niemiecki, a z całą pewnością, patrząc na to, co się dzieje, no to można założyć, że no kurczę, do jakiegoś systemu cyfrowej identyfikacji nas wdrożą, no i będziemy przykładnymi obywatelami w tej nowej normalności, obywatelami świata, którzy zasługują na cyfrową tożsamość. Napiszcie mi, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie chwilkę czasu, to będzie mi miło, jeżeli zostaniecie ze mną parę minut na tym kanale, wybierzecie jakiś film dla siebie, chociażby poszukacie, poszperacie, czy coś was nie ominęło z nowości. Ewentualnie gwarantuję, że jeżeli zapuścicie się w głąb playlist, to na pewno jakiś ciekawy temat dla siebie znajdziecie. Jeżeli uważacie, że temat był ciekawy albo coś sobą wnosił, to podajcie go przez swoje media społecznościowe. To jest parę kliknięć, nic was nie kosztuje, a nadacie tym informacjom nowy bieg. To jest bardzo ważne. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał finansowo, a wam wszystkim życzę miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.